Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wszystkie rośliny, którymi są karmione zwierzęta hodowlane, powinny zostać poddane odpowiedniej konserwacji, której zadaniem jest zachowanie ich wartości odżywczych. Kiszenie polega na zakwaszaniu masy paszowej kwasem mlekowym wytwarzanym przez bakterie z gatunków Lactobacillus, Pedicoccus, Leukonostok. W procesie tworzenia kiszonki surowce podlegają rozdrobnieniu, następnie są transportowane do specjalnych zbiorników lub układane w pryzmach, a na końcu ugniatane, przykrywane i obciążane w celu ograniczenia dostępu tlenu. Zalety kiszenia. Powstała pasza zawiera łatwostrawny kwas mlekowy. Umożliwia dłuższe przechowywanie w warunkach beztlenowych. Unieczynnia bakterie, grzyby, enzymy roślinne, rozkładające białko lub wytwarzające niepożądane substancje. Drugim sposobem konserwacji pasz dla zwierząt jest ich suszenie. Szybkość schnięcia uzależniona jest od wymiarów i sposobu ułożenia pokosu przez kosiarkę. Działania walców zgniatających, obłamywanie listków zwiększa straty siana. Wielkości powierzchni schnącej. Suszenie przeprowadza się na trzy sposoby – na ziemi, na suszarkach lub z użyciem aktywnej wentylacji. Suszenie na ziemi – pokosach. Skoszone surowce roztrząsa się po polu, a kolejnego dnia odwraca. Następnego dnia zwija się w wałki lub kopki, które pozostawia się na 1-2 dni do doschnięcia. Wałki odwraca się, a kopki rozrzuca, by przed wieczorem poskładać w większe skupiska. Długość procesu od 4-6 dni do 10 przy gorszej pogodzie. Suszenie na suszarkach, rusztowaniach, zielonka, podsuszone do 35-50% wilgotności, rozkładana jest na suszarkach lub innych urządzeniach. Takie przeprowadzenie procesu zmniejsza straty mechaniczne i powodowane wymywaniem. Nie ma konieczności przetrząsania, a opady deszczu spływają tylko powierzchnie i warstwie. Metoda ta ma znaczną przewagę w czasie niepogody. Długość procesu od 10-15 dni, ale ryzyko zepsucia siana jest mniejsze. Dosuszanie z użyciem aktywnej wentylacji. Zielonko pozostawia się na ziemi przez 1-2 dni. Gdy wilgotność spadnie do 40-45%, zgrabia się ją w wałki, a następnie układa w stogi lub zwozi do pomieszczeń. Metoda polega na przedmuchiwaniu powietrza przez wentylator połączony z kanałami rozprowadzającymi je na całej powierzchni, na której leży materiał do suszenia. Nawiew powinien działać przez 24-28 godzin lub 48. W miarę zmniejszania się wilgotności można zastosować przerwy w pracy wentylatora. Należy pamiętać o dosuszaniu podczas niesprzyjającej pogody lub w celu zapobiegania przegrzaniu się siana. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.